Siemano widzowie, witam was bardzo serdecznie, oczywiście Rafa z tej strony. Słuchajcie, podobno w grze mamy nową broń i w dzisiejszym odcinku, dokładnie w tym odcinku, postaram się ją znaleźć, przetestujemy ją, zobaczymy jak ona wygląda, zobaczymy jak ona się zachowuje. Z tego co słyszałem, jest to lekki reskin blastera, ale no, to będziemy musieli ocenić sami. Słuchajcie, lecimy na lokację, gdzie zazwyczaj mamy, no nikogo nie mamy i mamy dużo skrzynek, więc polecimy sobie na posąg. No i słuchajcie, jako że jest to odcinek z aktualizacji, jeśli ta broń będzie na świecie kreatywnym, od razu wam mówię, kod do mapy będzie się tutaj chwilę pode mną wyświetlał, zapiszcie sobie go, ponieważ na tej mapie będziecie mogli zagrać tą bronią, jeśli jest dodana do świata kreatywnego, więc wbijcie, ja zaraz po dodaniu odcinka będę grał na tej mapie, więc będziecie mogli też mnie na niej znaleźć, także zapraszam wszystkich na tą mapę, którą tu widzicie. No i słuchajcie, zlądujmy sobie dokładnie na tą lokację, no i trzymajcie kciuki, żebyśmy w miarę szybko tego blasterka znaleźli, przetestowali go. Wydaje mi się, że ten blaster, w sensie blaster, że ten, że ta nowa broń, no, będzie kiepska. Mam nadzieję, że źle myślę, mam nadzieję, że się miło zaskoczę, ale boję się, że no, ta dzisiejsza aktualizacja nie będzie jakaś, jakaś nie wiadomo jaka, tak to powiem. No i jak na razie, jak widzicie, no, mam chyba wszystkie pistolety, w sensie mam digielka, mam zwykły pistolet, a, o, jeszcze taki tutaj, no, wiadomo, że to mamy PM-a, weźmy sobie może rękawiczki na później. I słuchajcie, no, mam nadzieję, że w miarę szybko to znajdę. Podjedziemy kogoś, zobaczymy, jaki to damage zadaje. Dobrze by było znaleźć jakiegoś NPC-ta. No i słuchajcie, jeszcze jedno, zanim znajdziemy nową broń. Pamiętajcie, to jest kanał Rafa 2. Rafa 2, czyli Rafa Plus. Więc pewnie nie subskrybujecie kanału, a tutaj zawsze, jak tylko coś nowego wchodzi do gry, no to zawsze staram się to dla was nagrać. Więc zasubskrybujcie kanał z dzwonkiem, żeby po prostu niczego nie pominąć. Dzisiaj o godzinie 15 podobno wszedł ten przedmiot do gry, także moim zadaniem jest znalezienie go. Mam nadzieję, że będzie on w tej górnej skrzynce, ale wydaje mi się, że ani go tutaj nie ma, ani w tej skrzynce. No nie, niestety, ale nie, zabierzmy sobie to i być może to znajdziemy po prostu z kogoś. Co my tutaj mieliśmy fioletowego? Dobra, mamy nitro pięści. Podlećmy sobie może na kolejną lokację, przejdźmy sobie w ten sposób. Mam nadzieję, że tylko nie zginę od upadku. Dobra, nic mi się nie stało. Przelećmy sobie dalej. No i co, słuchajcie, no to jest kanał, luźny kanał do aktualizacji, więc tutaj zawsze jak coś się tutaj tylko w Fortnite'iku dzieje, no to zawsze dla was to nagrywam. Tutaj nikt nie poleciał, więc być może zacznijmy sobie od tego miejsca, bo mamy też tutaj beczki, dzięki którym będziemy mogli się podleczyć. Oczywiście pistolet jeden jest, oczywiście teraz pistolet dwa, czy nam wylecie? Oczywiście, że nie wyleciał. Wiecie jak to jest, w tych dniach aktualizacyjnych to albo coś jest szybko, albo tego w ogóle nie ma. Także mam nadzieję, że przynajmniej do końca tego odcinka uda mi się to znaleźć. Wiecie co, Deagle w tym sezonie, no, nie wiem, mi do końca nie pasuje. Przelećmy sobie na tą lokację tutaj. I słuchajcie, muszę wam powiedzieć, że wczoraj zagrałem swój pierwszy turniej i poszło mi naprawdę bardzo fajnie. I za niedługo z tego zobaczycie odcinek. Pytanie, czy gdzieś tutaj są jeszcze skrzynki? Mamy DMR-a. Czekajcie, no gdzie to może być? No ludzie, dajcie mi ten pistolet. Tutaj mamy pompeczkę, czy w tej... O, no i mamy to, widzowie, mamy to. Teraz tak, znajdźmy sobie w miarę fajne... Ty, same fioletowe przedmioty, co to w ogóle jest? Aha, i co? Czekaj, ta broń była w grze? Chyba była, nie? Ej, nie wiem, czy to było w grze, czy nie, bo ja... Nie, nie, dobra, nie wiem, nieważne. Wiecie co? Może weźmy sobie to w ten sposób, proszę bardzo, i idziemy przeczytać, jak wygląda opis tego wszystkiego. A żeby przeczytać opis, to wejdziemy sobie dokładnie tutaj, ponieważ tutaj nic nam nie grozi, że tak powiem. Potrójny karabin laserowy, pozostałość dawnej technologii, znów obecna na pustkowiu. Trafiaj przeciwników precyzyjnymi strzałami z lasera, ale uważaj, by go nie przegrzać. Czyli obrażenia 39, jest to dużo. Szybkostrzelność 3, pojemność magazynu... Aha! Okej, okay, to się nie kończy, czas przeładowania. A czekajcie, to... ej, to może być... To może być dobre, tu możemy się miło zaskoczyć. Ej, słuchajcie, 1000 łapek w górę pod tym odcinkiem i na jutro robię challenge właśnie z tą bronią. Na jutrzejszy ranny odcinek na ten kanał, może zobaczymy. Także mamy nową broń i ten karabin wy mi napiszcie w komentarzu. Słuchajcie, no to co? No nam nie pozostało nic innego, jak kogoś podjechać tym czymś i zobaczyć, jak to się nam tutaj zachowa. Więc znajdźmy sobie przeciwnika i dobrze by było jeszcze zobaczyć, jaką to, na jaką odległość to bije.
Czekajcie, to nawet nie wiadomo w sumie na jaką odległość. Wyjdźmy sobie może tu do góry, proszę bardzo. I zobaczymy. Ej, właśnie. Dobrze by było znaleźć teraz jakiegoś NPC-ta i tego NPC-ta zaatakować. Tylko pytanie, czy tutaj na tej lokacji jest jakiś NPC, bo nie wyda... O, dobra, mamy NPC-ta. I tutaj podobno swoją drogą mamy mityka u tego ziomka. Nie wiem, czy to jest prawda, ale zejdźmy sobie tutaj na dół. Dzień dobry. Aha, pewnie nie. Nie, nie jest to prawda, ale zaatakujmy tego NPC i zobaczmy, w głowę, albo tak, ciało, 39, w głowę, 50, w głowę 59, ale to jest mega szybkostrzelne, to jest naprawdę mega szybkostrzelne, no jestem ciekaw, jak tutaj na kogoś zaraz napadniemy, zobaczymy, czy to też bije jakoś w samochodzie, w tych ludzi, bo być może to jest jakaś kontra do samochodu, więc zaraz to sobie wszystko przetestujemy. No i tak jak mówię, słuchajcie, też nie wiem, czy to było w grze, czy nie. Normalnie nie wiem, co się tutaj dzieje. Dobra, przejdźmy sobie rękawicami i poszukajmy kogoś, no nie? Tutaj tej gry nie musimy wygrać. Najważniejsze jest to, żebyśmy... Czekajcie, czy tutaj kogoś nie było? Czy tutaj kogoś nie było? No wygląda na to, że nie. Zejdźmy sobie w ten sposób. Dzień dobry, czy ktoś tu jest? Wygląda na to, że nie. Dobra, bierzemy tutaj motor i podjeżdżamy kogoś. Szczerze, jestem zdziwiony, że to działa w ten sposób. Byłem przekonany... Aj, a to się da wziąć, czy nie? A, nie da się, szkoda. Byłem przekonany, że to będzie działać w jakiś taki sposób, tak jak blastery, ale to nie działa jak blaster, ponieważ no nie wygląda to trochę jak blaster. Dobra, weźmy sobie tutaj kogoś teraz, szybko znajdźmy, tylko pytanie, o dobra, mamy tutaj kogoś na nitro domie i dobra, wskoczmy sobie do nich, proszę bardzo. Dzień dobry, czy ktoś tutaj jest, bo mi bardzo zależy na tym, żeby przetestować to. Aha, dobra, wiecie co, no to może zróbmy tak, tak i tutaj ktoś chodzi, swoje... aha, nie da się tutaj budować, nice. Czekajcie, bo gdzieś tu jest ziomek. Okej, okay, dobra, raz i dwa. Czy co, musimy stąd odejść niestety. Musimy stąd odejść, bo tutaj jest za dużo ludzi nagle. Także przechodzimy sobie tu, weźmy sobie może tego kaktusa i widzę, podjeżdżamy tych gości, tylko dobrze by było, żeby tu nikogo nie było. Dobra, rozwalmy sobie ten kaktus. Wychodzimy tu na górę, wybudujmy się troszeczkę i sprawdźmy, o, dobra. No dobra. Ej, ale to jest mega szybko strzelne, tylko to się przegrzewa niestety. Tutaj ktoś sobie będzie chodził po tym dachu, więc... Byczku, stań tutaj. Dobra, 30, ale to jest ciężkie do trafienia, tak myślę. Okej. Okay. Dobra, 31. Zobaczmy sobie, jak to wygląda. Musimy stąd uciekać. I przejdźmy w to miejsce. Okej. Okay. Ej, 39. No jest to sporo, ale myślałem, że to jakoś wybuchowo będzie działać. Tak jak ktoś jest blisko tego strzału, no to, że on ten strzał... jednak dostanie. Zobaczmy, tutaj mamy gości, weźmy sobie może sami samochód, bo to się może źle skończyć. Chociaż, patrzcie, tutaj są goście. Okej, okay. Tylko... No powiem wam tak, nie jest to jakieś takie totalnie mocne. Wejdźmy sobie w ten sposób i wjedźmy mu do tego boksa. Siemano, byku. Okej, okay, niestety, ale się nie udało. Ty, ale na samochód jak to bije? Co tu się dzieje? Co tu się wydarzyło właśnie? Strasznie to bije w samochód. Okej, okay, przejedźmy sobie tędy. Gdzie jest kaktus? Tu gdzieś powinien być kaktus z tego, co pamiętam, ale jednak go nie ma. A jest kaktus, dobra. Nic nie mówiłem. Zabieram kaktusa, proszę bardzo. Okej, okay, wyjeżdżamy. I raz. I dwa. I jeszcze raz może, dobra. Ej, ale zadyma. Zadyma niezła. Tu jest pełno ludzi, nawet nie wiadomo, gdzie oni są. Ja do tej pory nie wiem, gdzie ci goście. Ej, panowie i panie. Gdzie wy jesteście? O, tam coś... Aha, to jest bot. No, strasznie to jest takie... Nie wiem, no wydaje mi się, jakby to było niecelne, no nie? Trzeba trafić tym, żeby obić, niestety. Ktoś tu do mnie jeszcze strzela. Dobra, zejdźmy sobie, wyjdźmy sobie do góry. Dobrze by było kogoś tym wyeliminować. Okej, okay, mamy tu gdzieś kroki. Tylko pytanie, gdzie on jednak jest? Czy on tutaj jest? Aha, okej, okay, aha, okej. Okay. Widzowie, może z tego Battle Royale'a to my lepiej wyjdźmy i tak jak mówię, jeśli ta broń będzie dostępna na świecie kreatywnym, na pewno ona pojawi się na tej ścianie. Kod do mapy wyświetla wam się na samym środku ekranu u góry, więc wbijajcie na tą mapkę. No i co, to by było na tyle. Na jutro nagram dla was challenge z tą bronią. Wy zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał i trzymajcie się, na razie. Cześć!